Siema, siema, kurwa, witam, jak mówi młodzież, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Rizena. Sporo się podziało do ostatniego czasu. Jeżeli ktoś streama nie oglądał, to ma troszeczkę do nadrobienia. Stwierdziłem, że dołożę to do, oprócz tego, że będzie w archiwum livestreamów, na tej liście, to jeszcze tutaj w Rizenowej, także łatwo będzie znaleźć. Jeżeli ktoś na przykład to będzie oglądał za rok, to raczej bez problemu sobie poradzi. Halo, papuszko. Z odnalezieniem tego odcinka, no tam zrobiliśmy po prostu bardzo sporo rzeczy, to, aż to ciężko jest opisywać na tym odcinku. Sporo rzeczy, ale takich dalej pobocznych, czyli tam powiedzmy, no tam pokażę tylko tak na szybko. Zdobycie większości artefaktów, brakuje nam dwóch, które fabularnie musimy iść dalej, żeby po prostu, także no nie chciałem tej fabuły ruszać, więc żeby je zdobyć musimy iść dalej. Plus jeszcze stąd będą zdolności, nauczyliśmy się w końcu tego fechmistrza, jest, proszę bardzo, 20% więcej obrażeń. Dodatkowo broni, gdzie to jest, halo, broń sieczna na trzeci poziom, bo był na drugim. Coś tam chyba do kuszy jeszcze. I nie wiem, czy czasem nie tancerz ostrzy? Nie. Tak, mistrz szermierki, to jeszcze. Czyli mam teraz, mój atak składa się nie z trzech, tylko z czterech ciosów, które każdy mogę oczywiście doładować. No, także mniej więcej tak to się ma, jeszcze tylko statystyki, może ewentualnie walka wręcz jest na stówce, 170 broń sieczna, także to już jest masakra, coś tam jeszcze mówię, dodawaliśmy, no ale to do zobaczenia jest jakby na streamie wszystko, tam jest czat z boku, więc będziecie się czuli tak naprawdę jakby to było na żywo, tyle że no, nie możecie za bardzo zbyt dużo napisać i jakby to powiedzieć, nie odpowiem wam wtedy na żywo, także warto być na tych streamach też czasem, wiem, że nie każdy ma czas, no ale... Nie czuję się jakiś OP mimo tego. Czy ten bagienny golem, kurde. Jakoś mega... mało życia mu brałem, tak by się wydawało. No tutaj te pająki dalej schodzą na dwa strzały mniej więcej. Ciekawe w sumie. Że tak dość słabo bym powiedział. Zajmijmy się od razu tym drugim golemem, potem sobie zobaczę co jest w tej skrzyni na przykład. Niby te doładowane ciosy. Męk. O, dobra. No, trzeba też w dobrym momencie wymierzyć. Strasznie dużo tutaj tej chwały przyjdzie. No, tak samo trochę sobie pozabijałem potworów. Na tych wyspach krążyliśmy między wyspami dość długo. I w sumie to... Te potwory się gdzieś tam pojawiają, więc z chwałą nie ma jakiegoś... O, halo. To był ten Danka. A tu są trupy. Okej. Okay. Okej. Okay. Nie przeżyli niestety tej akcji. A szkoda. Jakiś kuferek na dziesiątkę. Jakieś taka malizna, ale z drugiej strony... Do czego się tu spodziewać? No okej, okay, jakieś nefryty, diamenty, nieważne. Ładnie to wygląda, strasznie mi się naprawdę te wyspy podobają. Aż mnie ciekawi, czy na przykład na tej wyspie... moment, na wprost to by było tutaj. Tak, to jest na tej. Czy tam czasem... Albo ta nie jest pokazana, albo tamta nie jest pokazana. Tam wygląda jakby coś miało być, nie? Nawet po lewej stronie tam jakby lekko plaża jest, żeby można będzie z drugiej strony wejść. Ciekawe, czy tam jest sens iść. Tutaj oczywiście papugą też można by było się dostać w parę miejsc. I tak nawet bym strzelał, że coś bym... Też moment, może tu jest jakieś bezpośrednie połączenie? Sporo tych skał, jakaś wieża właśnie, kurczę. Nic, tego gościa znaleźliśmy, spoko. To już zawsze jest jakiś progres. I teraz by wypadało tylko zobaczyć, czy da się jakoś tam wejść. Ej, to jest kurde, na pewno tędy. Na pewno trzeba papugą. Już to widzę, ale zarąbisty sekret odkryłem. Proszę bardzo, myk. Dobra, może to nie jest aż tak fajne, jak myślałem. No tutaj nic nie ma. Ale lećmy dalej. Lećmy sobie tędy. Troszkę sobie tej energii papugi jeszcze zostawię na wszelki wypadek. No tutaj, kurczę, można by było na spokojnie dość wejść w formie człowieka już dalej. I szczerze mówiąc, tutaj bym coś dał. Tutaj na stówę bym coś dał. Cholera. Serio? Nic nie dali? Jakiś ładny kwiatek. I taka lipa. Zaraz. Stop. Dobra, nieważne. Dziwna sytuacja. Znaczy wiem, to jest ładne, nie? Ale bardzo łatwo tu wlecieć papugą. To może być ciekawe.
jest? Krzaki się palą. WTF, gdzie ja jestem? Gdzieś zaszedłem w jakieś dziwne, tajemnicze miejsca. Aha, dobra, to jest już... to jest już to. Ognie piekielne. Starożytna wiedza tutaj poukrywana w ogóle. Ciekawe. Ciekawe miejsce, naprawdę. Zaszedłem w jakieś... Nie powinno mi to być. Znaczy niby starożytna wiedza, jest jakieś niewidzialne ściany też czuję, niestety. I co? No i jesteśmy u góry. Być może tutaj jakoś z tej bramy by się dało przejść. Halo. Nie bardzo. To jakby tutaj jest też niewidzialna ściana. Szkoda. Dobra, to nie ma co kombinować, myślę. Dobra, pójdźmy do tej szani całej. Trzeba będzie się przeteleportować tutaj. Niby jakaś starożytna wiedza tam była, nie? Coś tam się twórcom gdzieś chciało umieścić. Trochę słabo. Myślałem, że coś więcej. Albo może coś przeoczyłem. Może jakiś easter egg czy coś. Zawsze możecie dać znać w komentarzach przecież. Także spoko, dobra. Idę do tej laski. Ona sobie mieszka gdzieś w drzewie tutaj po lewej. Może nawet byśmy to zadanie zaznaczyli na mapie. Czemu cenne srebra... Aha, dobra, to jest... już wiem. To jest królestwo, nie, rytuał ducha, zwerbuj czani, pomóż z wyrocznią. Nie, nie pomóż z wyrocznią. Wyrocznia jest całkiem... O, golem, halo. Serio? Ja tędy nie szedłem, że tu golemy jakieś zostały? No dobra, to sobie go nawet zabiję, bo tej chwały teraz... zbieram chwałę, co ciekawe, na broń dystansową. No, już prawie mam. Żeby ją zrobić na 20, na 30, bo wtedy możemy się nauczyć chyba łowców demonów jakiejś umiejętności związanej z kuszami. Pięknie. A i ostatni cios mi już nie dał. Dodatkowe kusze, jakieś tam obrażenia krytyczne czy coś. Dobra, na 30 jest zrobione i teraz tylko będzie trzeba po prostu gdzieś tam po to iść. A tymczasem tutaj, jeszcze tutaj. Także no, tak jak jeszcze raz powtarzam, zrobiliśmy na streamie... Jezu, ile tego jest? Halo, stop. Zrobiliśmy na tym streamie dość sporo. Polecam, pozdrawiam. Fajne te salta robię teraz, kurczę. Pewnie to... w ogóle tego wcześniej nie widziałem, żebym coś takiego mógł robić, więc to jest chyba spowodowane tym, że albo fechmistrzem, albo bronią sierczną 3 w sumie. Albo tym, nie tancerzem ostrzy, czy jak to tam się nazywało. No, tym takim, tą umiejętnością daje nam ten czwarty cios właśnie. Dobra, Chani, słuchaj, trochę jest lipa. Kara de Makila, Damaka. What do I do now? Musisz pokonać żołnierzy wyraźnie. Nie, musisz znaleźć sobie nowych wojowników. Dusza minus 5. Chi, but how? My warriors are dead. You, Gocho, you must do it. You must kill them before they lay their eggs. Zabij to zanim złoży jaja. Płaskowyże, pośpiesz się. Tam zabiliśmy ze dwa takie pająki, bo byłem też mniej więcej w tym miejscu. O, tu jest ta wyrocznia, ale trzeba wejść właśnie tędy, tu są pajęczyny, nie da się wejść niestety z tej strony. Tam był jakiś artefakt, ale właśnie to tylko umożliwiało nam właśnie fabułę. Znaczy trzeba było fabułę ogarnąć. 3 na 5 mam zabitych. No, 2 iksiki, elegancją. To w ogóle gdzieś tutaj mieszka jeden. Co jest? Zaraz, jak? Wyżej to jakoś. Coś tu jest bardzo skomplikowane. WTF. Tu muszę jakoś wejść. Może po tych skałach by się dało. Ogólnie Smutas mi gdzieś tam przepadł przez te wszystkie podróże, ale samemu sobie też jakoś poradzę. Ptak, pamiętam o tym rozbitku, ale do jak stąd będę spierdzielał, to wtedy dopiero go wezmę. No mam nadzieję, że gdzieś tam, załóżmy pod koniec odcinka, nie zapomnę o tym i tyle. Dalej źle. Tak, tędy trzeba. Skomplikowane, wiedziałem, że się tam gdzieś wysoko da wejść. Może i tam bym papugą wleciał czy coś, nie? Może tutaj są poukrywane jakieś rzeczy. Strasznie tutaj jest ładnie. Tak, kurczę, klimatycznie.
Podoba mi się. Dobra. Najpierw te pajączki wszystkie, pozbędziemy się i mogę ciebie lać. Oj ty, halo. Dobrze, 4 na 5. Coś pilnowaliście ciekawego? Coś jest. Kaplica. Abracadabra. Co? Looks as if you need a particular phrase to make something happen here. A shrine. Ciekawe. Nietypowa kamienna tablica. Co ja z tym mogę zrobić? Jaką frazę powinienem... Jaką tutaj frazę powinienem zastosować? No ciekawe, ciekawe. Dobra, stąd... Myślę, że sobie przelecę papugą. W miarę bezpiecznie. To chyba jest... To jest u góry też? Kurczę, chyba u góry. Okej. Okay. Tak. Dobra, odmieniam się i lecimy. Z koksem. Oj, z kuszy mi się strzeliła. Przy okazji z tej kuszy mógłbym w zasadzie korzystać. Serio? Nie cierpię pająków achievement. No elegancko. Na dwa strzały. Takie dość silne. Spadł. Ten cały żołnierz. O, proszę, tam jest jeszcze jakiś golem, jakiś lewiatan. Tutaj nie byłem. Swoją drogą, trzeba zobaczyć co tu jest. Strażnicy. Halo. Taki strażnik robi na... Ała. Na końcu plaży. Czego ty tu pilnujesz niby? Jak jest strażnik, to zazwyczaj chyba pilnuje czegoś konkretnego, nie? A nie... niczego. Po prostu jest na końcu plaży, bo tak sobie strzeliliśmy tutaj potworka i niech to będzie strażnik. No dziwne. Lewiatan drugi by był spoko, czemu nie? Dobra. Żółw. Mam nadzieję, że te stworki są dalej liczone. Podobno tak, na streamie słyszałem, że dalej są liczone małe stworki i ciekawie mnie aż pod koniec ile to będzie z wszystkich odcinków, ile zabiłem i teraz możemy sobie to pomnożyć tam przez chwałę. Na samym początku być może nie miałem jeszcze tego artefaktu, który mi dawał plus 10% chwały, ale tak czy siak myślę, że to jest duża liczba i to nam w sumie dużo chwały dało, także... Odpowiedź na pytanie, czy warto zabijać kaczątka i szczury, motywując to oczywiście walką ze złem, bo to zawsze tak jest. No warto, warto. Odpowiedź mi raczej, że tak. Znaczy jeszcze zobaczymy dokładnie, ale wydaje mi się, że odpowiedź mi tak. Bo tej chwały raczej jest dużo. Dobra, mamy żołnierzy zarąbanych. Teraz, dobra, ja mam z połowa odcinka praktycznie, także spokojnie. Spróbuję pogadać z tą wyrocznią jeszcze. Myślę, że to może się nawet udać. Strasznie mi się szybko bieganie kończy, jakaś, nie wiem, czy od wytrzymałości to na przykład też zależy, czy nie bardzo? I jeszcze, Chani, powiem ci tak... O! Co to tu jest, jakiś koleś? Kim ty jesteś? Ja ci powiem tak... Nie widzisz tego. Zbakowana gra. Nie, spoko. Fajnie, że można przełamać konwencję troszeczkę. I sobie tutaj coś pokraść. Magiczne kryształy, śmiertelny bimber. No ale ci nie wkurzył, że kucam. Leczka wód, dobra. A chociaż ta leczka może być fajnym lotem papugi. Nie, nekromancja, cholera, dobra. Lot papugi mi się strasznie ostatnio przydaje. Jak zbieraliśmy te przedmioty, to latałem sporo. Nóż, maska kapłana. Dobra. Żołnierze nie żyją. Doskonale. Okej, dawaj pieniądze. O! Zrzuca zaklęcie ochronne na dolinę, spoko. Trochę poprzewijałem, bo myślałem, że da mi tylko na to złoto, czy coś... Tyle. Tu jakąś zarazę puszcza. Już? Jakieś czarne chmury po prostu. Potrzebuję twojej pomocy. I will be there for your spirit ritual. But you don't know anything about it yet. I know what you are planning, Gucho. To już wystarczyło. I will be there. You must find the pirate ship. Order the pirates to wage war against the shadows. Zarąbiście. Sojusz z piratami ogarnięty. The pirates have great respect for Chani's magical power. Tell them I will boil them in a cauldron. I'll give it a try.
No bo w zasadzie tak, można tutaj grać łowcą demonów, magiem, chyba takim, znaczy nie magiem, to jest dokładnie taki strażnik posługujący się magią, łowca demonów posługujący się runami, albo piratem wudu, czyli pirat wudu, posługujący się wudu. Elegancko. Dobra, przejdę sobie do tej świątyni, bo to jest jakby jeszcze tutaj niedokończona rzecz, a skoro już tu jestem, to czemu by tego nie sprawdzić, czyż nie? Warto by było, aż mi ciekawi, co jest w środku, bo na mapie to... No, teleport. Na mapie to wygląda dość, że tak powiem, rozlegle, to znaczy ten X to był gdzieś tutaj, nie? A tu jeszcze się, wiem, że tymi jaskiniami się wychodzi. Może sobie zaznaczmy, tylko tak, zwerbowałem ją. Aha, i pomóż z wyrocznią, teraz jest jako killa. Dobrze. No właśnie, bo mogłem zrobić pewnie albo to, albo to. Tu może być, tu mogą być pułapki, trzeba uważać. Oczywiście jakieś pajączki, ale to giniecie bardzo szybko, sarkowak. Fajnie, troszeczkę poeksplorujemy takie rzeczy, to mi się podoba. Nefrytowa statuetka, to się może przydać w jakiejś kombinacji. Do jakiegoś specjalnego jakiegoś otwierania przejść czy coś. Okej, więcej pająków. Mhm. Tam jest jakiś większy pająk. A, to jest ten strażnik. Wielki tropikalny pająk to się nazywa teraz. Dopiero był jakiś wojownik wyroczni czy coś, a teraz już nie jest. Dobra, chwałka się zbiera elegancko. Starożytna wiedza. W ogóle tego nie kupuję. Tutaj są jakieś ukryte drzwi na 1000000%, tylko trzeba to jakoś uruchomić. Aha. Dobra, i tutaj też. Dobra, dobra. Tu jest miejsce na statuetkę. Pyk. Posąg małpy tutaj jakiś. Okej, ale się otworzyło. A gdzie jest w takim razie miejsce na drugą statuetkę? Tu bym dał, ale nie ma. Dobra, czyli widocznie trzeba iść akurat tędy dość liniowo. Dawaj, pajączku. I pewnie tam dojdziemy, jakoś z drugiej strony się pewnie otwiera czy coś. Czyli ten korytarz jest dość liniowy. Dobra, nieważne. Fajne jest to, że jest chwała, że jest trochę walki. Trochę pogadaliśmy też. Chociaż w tym odcinku akurat chyba trochę więcej tej walki jest. I będzie jeszcze. Okej, strażnik. Odpowiednio silne ciosy, to jest ważne. Żeby mu przerywać ataki. Czuję pułapkę. To musi być zaraz gdzieś pułapka. Nie może być tak pięknie, że sobie po prostu idę i tyle. Nefrytowa statuetka znowu, kolejna. Tam są gule. Mam nadzieję, że nic nie przeoczyłem. Kurde, ale dostał. Okej. I tu mogę tak, albo tutaj. A tu jest dźwignia po prostu. Okej. I to jest moje wyjście ewakuacyjne. Tak, tam stawiałem statuetkę. W sumie to sobie... Wezmę to, czemu nie? Tam się pewnie zamknie, ale mogę sobie wyjść tędy. A kolejna nefrytowa statuetka się gdzieś tam przyda. Myślę, że dobry deal zrobiłem. To może być naprawdę... Jednak jest pomyślunek czasem, nie? To być naprawdę przydatne. W prawo pójdźmy. Na początek. Co tu będzie? Mhm. No ładna eksploracja. Nie spacja, nic nie mogę zrobić. Mam ochotę wczytać, bo nie chciałem tu od razu spadać. Ej, jaki mam problem teraz, żeby wcisnąć M i się... Jezu. Gothic 1, gniazdo królowej pełzaczy. Perfekto. Ale fajna cutscenka w ogóle, nie? Tak. Nagle w grze. Może tu boss jakiś będzie? Wow. Spider Mastermind z Duma. A to może to jest wyrocznia? Margolot.
A, to jest Margolot. Uważaj na niespodzianki, które ma w zanadrzu. Elegancko, walka z bossem, nareszcie. Co, jakie niespodzianki? Czekałem na to milion lat. Co ty robisz? Pięknie. Jajo pająka. To jest boss, kurde, w końcu coś takiego innego. Strzela jajami. I... bęk, kurde, gin! Ah, kurde, prawie. Dobra, trochę mnie dziobnęło. Gdzie masz jeszcze te jaja? Tu jest jakiś trup. No, jeszcze strzela, pluje. A, rzeczywiście, ma niespodzianki w zanadrzu. Spoko. Spoko walka, w sensie... troszeczkę tutaj jaj muszę porozwalać, troszeczkę pounikać coś. No, jak ona tam gdzieś strzela? No i troszeczkę mogę ją też uderzyć czasem, nie? A, jednak się trochę broni Franca. O kurde, cmentarne pająki daje nawet. No to trochę będzie problem. Okej. W zależności pewnie ile ma życia, to są jakieś tam fazy. Dobra, może jakiś zapis w trakcie... nie da się. O kurde. Co, na tę okazję sobie jeszcze tutaj zrobię jedną rzecz. Wojowniczy Bimber to był? Nie, to jest wizja wojownika. To ma być eliksir ostrzy, tylko jeden. Słabo. Ale teraz mam jeszcze większy damage. Dobra, pasuje tego zabić jednak. O ty, co to było? Ona się uleczyła chyba trochę, no. Skuszy, jaja pozabijać, porozwalać znaczy. Oj. Dobra, bimberek. Nie lecz się. Ale chamsko się zablokowała. Dobra. No jeszcze raz chyba, to jajko. Jedne są na dwa strzały, jedne na trzy. No ale ci kurde wyjadę. A! Help! To było dziwne. Nie spodziewałem się takiego czegoś na koniec. Co mi jajko podsuwasz? Jajko niespodzianka, cholera. Nie lecz się, błagam. Już cię dobiję zaraz przecież. I skuszy, pyk, łowca demonów, koniec. Fuh, ej, fajna walka. Taka nietrudna, ale... ale przynajmniej coś innego. Wreszcie czuję bossa. Czuję w sobie boss. Oby więcej takich jeszcze. Gdzieś tam na trasie. O, ty żyjesz jednak. W zasadzie moglibyśmy tutaj chwałę nieskończoność chyba, w nieskończoność trzepać. Tak mi się wydaje. Teraz mogę zapisać już. Bo cały czas te jajka by się pojawiały, nie? Tutaj mam jakiegoś trupa. Wąski. Schemat błogosławieństwa pęczki królowej, kolczyk fechmistrza. Uuu, to będzie dobry kolczyk, czuję. Źle. Kolczyk, fechmistrza, mam łotra, dalej to otwieranie zamków. Kująca i pistolety, no chyba cię, chyba was, kurde. A, co źle zrobiłem w ogóle, bo mogłem zrobić tak, albo kuszę sobie dodać. Albo nic, dobra, to tutaj nic ciekawego akurat, ale przy amulecie troszeczkę tak lipa, bo mogłem dać chociażby amulet myśliwego. Kradzież, zastraszanie. Dobra, teraz to już i tak niepotrzebne, nie? Chyba, żeby sobie to zrobić na... moment. Może to być ważne, jak z nią będę rozmawiał. Że nie łotra, tylko na przykład złotousty. Zastraszanie albo złotousty. Może złotousty tutaj prędzej. Ciężko będzie ją zastraszyć, tak myślę. Amulet, kuloodporny. Tutaj jest zastraszanie. Alchemia, kradzież, złotousty tak samo tutaj. Tutaj złotousty 5. 10. Wielka skała. Ej, ładnie. 95. Okej.
Dobra, tam będę gdzieś wychodził, ale trzeba z nią najpierw porozmawiać. Halo, halo. What is this worm doing in my cave? Kicking your ass. You have indeed defeated me. But the more interesting question is... Szkoda, że nie rusza ustami. Why? So speak. What do you want from Margoloth? The oldest creature. Fajna historia, nie? World. Elegancko. You're the oldest being in this world. Yes. I have always been here. Long before your kind saw the light of this world. Then you can answer a few questions I have. Answers. That's what they all look for. What are your questions? Trzy pytania. You may ask mega głupie but three. Dobra, straciłem swojego ducha. I know. I can see it in your eyes. Ciekawe, czy im się nie chciało robić animacji gadania, czy po prostu ona się porozumiewa jakoś ze mną tak telepatycznie bardziej. You share it with many of your kind. That's why I'm here. I need your help against the underworld. Underworld. It is beyond you, weak human. Byłem tam. Zabijasz żyjących na tej wyspie ludzi, szukam odpowiedniego miejsca. To jest dobra, w sumie wszystko, że przegadam. To jest ciekawa rozmowa. You humans have changed. You have become a blight on this world. You multiply and think the world is yours. A ty co robisz? Siedzisz w jaskini i śmierdzisz. You threaten my home. No human is threatening you. They worship you as their oracle. So, why are your black warriors building a stronghold in my realm? To Shani tego nie powiedziała? Shani? Why are they killing my spawn? Why are they destroying my cave? Tell me! Little human. Mógłbym się bić, ale tam mam jeszcze parę pytań do zadania. It's not the human's fault. The minions are the biggest threat. Soulless warriors of the underworld. They are not human anymore. You are threatening the wrong species, Margoloth. Lies. I have heard too many of them. A Shadow Lord is wreaking havoc somewhere in your cave. He is the Lord of the Black Warriors. Tak, jeszcze tutaj gdzieś będzie portal on this island. So, prove it. Find this Shadow Lord, this sower of discord, and destroy him. Only then will I trust in your words and grant you assistance. Dobrze, szukam odpowiedniego miejsca na rytuał. It must be magically shielded. It's said that only an ancient being such as yourself can do that. Shani coś takiego zrobiła podobnego. Magically shielded, you say? That is an easy task for me. No magical spells or artifacts can penetrate my shield if I do not. Ciekawe, czemu se tarczy nie włączyłaś, jak cię biłem. But I see no reason why I should help you, weak human. You are not a trustworthy creature. Dobra, i teraz ważne rzeczy są takie, żeby tu zapisać.
Zawsze chciałem wiedzieć, co było najpierw, jajko czy kura? Dlaczego bogowie nas opuścili? Czy dłużej będzie się martwym, jeżeli umrze się szybciej? Jak powstał wszechświat? Dlaczego istniejemy? Dlaczego nie próbowałaś zapobiec wojnie? Czy ludzkość może zwyciężyć w tej wojnie? Dlaczego? Mogę zadać tylko trzy pytania. Jeżeli jesteś pierwszą istotą, to znaczy, że jesteśmy twoimi potomkami? Dziwne te pytania są. Dlaczego istniejemy? Ja to lubię takie, jak powstał wszechświat na przykład. Jak universe come into existence? That was before my time. O nie, ale mi z tego, dobra. No to tego też pewnie będzie wiedzieć. To może to prędzej tak jest. Why haven't you done anything to prevent the war? It is not my concern. But the Titans are destroying our entire world. I did not grow old by interfering with every conflict. And if my peace is not disturbed, I have no need to meddle. Mhm. To jest takie, nie wiem, dobra. If you are the very first being, does that mean we are your progeny? No. I was the first, but not the only one. I don't understand. Have you ever asked yourself where the gods went to? No. Think about it. No dobra. Ciurnie trochę, ale niech będzie. Mógłbym wczytać i zadawać inne. Dobra, dobra. Okej. No to spoko. Tylko tak, to był też taki niezły boss fight, powiedzmy. Halo. A więc przydałaby się jakieś skarby po tym, nie? Coś bym takiego tutaj chętnie skarbowego zobaczył. Nie urząd, ale no przynajmniej jakieś, dobra, sługi cienia. A, jeden się skapnął, ale to mu ucieknę, walić go. W drugą stronę w takim razie być może. Fajny pajęczak. Tutaj być może coś będzie. Albo wyjście po prostu, tam będzie do portalu, a tu do wyjścia, nie wiem, muszę to ogarnąć. O! Jaka ładna sieć. Co to za dźwięki? No i dalej, tak, muszę zabijać te jej pająki, to jej całe potomstwo. Przynajmniej byśmy teraz, nie wiem, powinno być tak, że mnie pająki nie atakują, bo skumałem się z wyrocznią i jest git. A tu dupa. Muszę ich dalej zabijać. Szyła złota, poczekaj chwilę. Spok, troszkę przed walką i... Grzyb ducha. No szukam jakichś skarbów, ale nie do końca chyba. Prędzej... Dobra, i tam chyba jest wyjście. Tak, tam są mniej więcej jaskinie, czyli w następnym odcinku pójdziemy zarąbać tego Lorda Cienia. To nie powinno być jakieś trudne. Potem tutaj jeszcze połażę po tym całym pajęczym mieście. Fajnie, tak to się naprawdę kojarzy z Gothiciem jedynką, a jeszcze fajnego bossa sobie tutaj dali. Good work, Piranha Bites. Miałem mówić Joe, nie wiem dlaczego. Na szczęście się zatrzymałem. Dobra, to po prostu w tę stronę się ustawię, będziemy się kierować w następnym odcinku. A tymczasem zostawcie coś po sobie, jakieś komentarze, rady, dalej oczywiście mile widziane, jak zwykle, tu się nic nie zmienia, wszystko w porządku. Powiedzcie, jak się wam podobała walka. Na ultra jest, no ale jestem dość koksem, więc nie było to też jakoś bardzo trudne, tam parę... Ej, swoją drogą, to tutaj... Grogu mam tylko 6, ale Rumu mam 41. Który daje więcej krwi niż Grog. Jeszcze mam no krwawą Mary chociażby. I tyle, krwawą Mary. Tani Bimber, krew 25. Okej, też zawsze coś, jakoś tym Grogiem się leczę cały czas, ale już pasuje ich albo dokupić, albo to, nieważne. Jeszcze mam chyba ze dwa czarne serca, no właśnie, to mógłbym sobie jeszcze krwi trochę zwiększyć. Ale to może też gdzieś tam w następnym odcinku. No nie odprowadziłem tego gościa, ale on poczeka spokojnie na swoją kolej. Zrobimy tam potem wszystko. No nic, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć.